zjada śniadanie, to zawsze przechodzi do tatusia się przytulać, jak tata jest w domu oczywiście. A dzisiaj jeszcze złapała okazję, znalazła cukierka. Tata wyspany, mama wyspana. Raz ma ruski rok. No, bo Emilka zawsze się budzi o 6:30, a dzisiaj budziło się o... Które? Ja już nie spałem. 7:30. Jura nawet już nie spał. I trochę sobie poleżeć jeszcze. Nie, Emilka, starczy. I wtedy można... Odłóż tam z powrotem do szafki. Jeszcze trochę poleżeć. Emilka, odłóż tam z powrotem do szafki. Odłóż pudełko do szafki. Emilka, najpierw to odłóż do szafki. Cukierek brałaś tam? Zjadłaś cukierek? A teraz odłóż to z powrotem. Bo następnym razem cukierek stąd nie dostaniesz. Wczoraj Jura montował filmiki. Emilka robiła co chciała po prostu. Teraz mamy taki balagan. Niedziela, poranek zaczyna się od sprzątania. Posprzątać. Umyć to, to odłożyć do lodówki, umyć to, tutaj wytrzeć wszystko, poskładać tutaj wszystko na stole i przygotować śniadanie. I to zrobić mimo to, że u nas biega dziecko w domu. Milka zawsze od rana dostaje omega 3. Ja też biorę omega 3 z czosnkiem i witaminą D. Emilka też ma z witaminą D. Do tego zawsze bierzemy olej z czarnuszki. Taki mamy olej z czarnuszki dla Emilki i dla nas też. Uodporniamy swój organizm. Mama, kocie, kocie. Co chcesz? Kocie. To? Aha, to. A po co ci to? Nie, nie wkładamy. Podaję olej z czarnuszki, dlatego że w zeszłym roku Emilka miała taki stan przedastmiczny. Podawałam jej Zyrtec i takie inhalacje sterydowe. I to pomogło. W tym roku to już nie pomagało, nawet po podwójnej dawce. Przyszłam do domu, odstawiła po prostu Zyrtec i te inhalacje i zaczęłam podawać olej czarnuszki. Po 3 dniach nie było już żadnego kaszlu ani kataru. Emilka, sprzątaj! Posprzątane? Yeah.
będzie smoothie. Czasami Emilka jest grzeczna i sama znajdzie sobie zajęcie. Ale tylko czasami. Mówiłam już, że bardzo uwielbia puzzle. Tak wygląda nasze dzisiejsze śniadanie. Warzywa z frytkami i rybą smażoną. To jest buteleczka dla Emilki. Emilka ukleiła swoje pudełko z frytkami w dinozaury. Sama chcesz otworzyć? Dinozaury! Malutki dinozaur! Lubisz mama, kochani dinozaury! To jest mama? Piesek. Teraz na dworze jest bardzo słonecznie i zdecydowaliśmy się wyjść trochę pospacerować. Tak, Emilka? Mhm. Idziemy na spacer. Zamykaj i uciekamy. O, tutaj trochę kurzu się uzbierało. Lekko ponad centymetr. Czy jest noga? Ktoś tu był. Ola, odpalaj grilla. Już podspacerowałaś? Emilka? Nie, Emilka, tam nie idziemy, tam zimno jest. Na balkon tylko możemy wyjść. Chodź na balkon. Jesteś zadowolona? My też. Tam Ola. Zimno jest, tak? Холодно. Wystarczy już. Jura. Nie. Sąsiedzi zadowolone. Nie minęło i godziny, jak Emilka zasnęła. Nie minęło i 3 sekund, jak mam spodnie zepsute. Ugotowałam kalafior. Ugotowałam kawior z cukinii, baklażanu, pomidoru. Dodałam czosnku i
bardzo pysznie to wychodzi. A jeszcze cybula, zapomniałam. I papryczka czerwona, słodka. Bardzo, bardzo pyszne to jest. Nie wiem, czy u Was jest taka potrawa. Wygląda może nie aż tak fajnie, ale jest pyszne. A tutaj wczoraj ugotowałam taką zupę grzybową z grzybkami. Też jest bardzo, bardzo pyszne. No, zaraz będziemy jeść. No ten, jak on ma na imię? Nie. Jupiter? Chciałam powiedzieć. Co będziemy jedli? Dobra, kończę to zdanie, bo nic z tego nie wyjdzie. A teraz będę robiła tłoczone ziemniaki dla Emilki, bo Emilka nie chce jeść ani zupy, ani kawioru. Niestety. Ostatnio Emilka coś w ogóle nie przepada za zupami. W żłobku mówili, jeszcze przed kwarantanną, że Emilka je normalnie zupy wszystkie. Najbardziej lubi zupę pomidorową z ryżem. To jej ulubiona. Ale w domu coś nie bardzo chce jeść jakiekolwiek zupy. Barszcz je. Barszcz to jedyna zupa, którą ona zje do domu. Taki ukraiński, ulubiony. Jak my jemy coś innego, to musimy dla Emilki wymyślić coś, co by ona zjadła. Emilka, mi nie pasują kredki na podłodze. Proszę albo poskładać do pudełka, albo położyć na stół. Emilka! Nie pasuje. Nie pasuje. Jeszcze jedna kredka spadnie, to ja zabiorę wszystko. Dobrze? Co chciałeś powiedzieć? Jakiś problem? Otwieram każde wideo na YouTube. Tak, oglądam YouTube. Otwieram każde wideo. I każde wideo u mnie się zaczyna. Trading is not for everyone, but if you are a trader, plus 500. Emilka! Trading is not for everyone. Emilka nie je przez cały dzień. Od rana płatki zjadła. I teraz znów chce płatki. Ona chce od rana do wieczora jeść płatki, tak? I kiwi. A rodzynki zjadła po spaniu. Zupę spróbowała, powiedziała nie. Nie smakuje. Jak ty tak umiesz w przywodach się zaplątać? No co jest? Tu lala. Nie ułożyć lala na stół? Dawaj. O, tak pięknie. Ślicznie. Mucha. Mucha cekatucha? Tu. To? Муха цокотуха, позолоченное брюхо. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Добра ночь. Тут са Емільки перші образки, такі, які вона малювала і вже сказала, що то є. Tu jest chmura i tu mówiło, że jest sowa. Tu jest kotek. Tu jakby jest kotek. A tu są łapki kotka.
takie odciski. Tu jest krokodyl, to jest krokodyl, a to jest sowa też.